będzie znany aktor Tadeusz Pruciński. Panie Tadeuszu, a gdzie pańska kawa? Wyszedł pan tam z kawą. Zdążyłem wypić. Już? No przecież pustej nie przyniosę do tej chwili żadnej. A to szkoda. Niech mi pan teraz powie, ponieważ pan oczywiście jest słynny właśnie z tych związków z kobietami, więc ja przygotowałem sobie kilka niewygodnych pytań, chociaż myślę, że dla pana, że dla pana nie ma niewygodnych pytań. No więc po pierwsze, ta inicjacja, czyli to pierwsze takie zetknięcie się z kobiecością, to u pana była... No niezbyt typowa. Czyli po prostu z płcią przeciwną. Tak jest. No trochę nietypowy chyba, bo miałam wtedy skończone 13 lat. I zrobiła to matka mojego przyjaciela, kolegi mojego. Ja taki wyrośnięty, jakiś szparak byłem, nie wiem. Nie wiem, co ona we mnie widziała. Może ten wyrośnięty szparak. Ale to się stało. Ja trochę byłem speszony, później te sprawy odłożyłem na kilka lat, żeby przejąć sam inicjatywę. Miałem wtedy 16 lat, kiedy już ja zaczynałem, ale przyznam się panu, że później dopiero dotarła do mnie odwaga tej kobiety. Przecież ja mogłem to wypaplać temu przyjacielowi, czy komukolwiek. A wypaplał pan? Nie. I on do tej pory nie wie o tym? Nie, no skądże. No. Nie wie i nie będzie wiedział. Czy nie poda pan teraz nazwiska? Mam nadzieję, że się nie domyśli, bo miałem kilku przyjaciół. No, aha. No to fajnie, ale to było takie dla pana... Nie, urocze, wspaniałe, naprawdę. No, szokujące, szokujące oczywiście, ale wspaniałe i bardzo się cieszę, że to właśnie z tak szlachetną osobą to się stało, a nie gdzieś takie, wie pan, jak to jest pod... pod szafą, czy a ja pan pod mam stołem. Nie? Tak pan nie mówi? Wie pan? No wie pan. No wydawało mi się, że wie pan. No. Tak? No ja wiem, ale nie pod szafą i pod stołem. Chociaż nie, muszę sobie powiedzieć, że tak, że miałem też takie coś, że spadłem kiedyś z wersalki, kiedy weszła moja mama. Ale to zupełnie inna historia. W każdym razie, na wersalce oczywiście była dziewczyna. W każdym razie pytanie do pana musi się nasunąć w ten sposób. Po co pan się żenił, jeżeli pan mówi, że żona to taki trochę... niewygodny dodatek do tego, czego naprawdę... tak, samce się uganiają. Za czym samce się uganiają. No i jaka jest odpowiedź na to pytanie? 4 razy był pan żonaty, no to po co w końcu? I 4 razy rozwiedziony szczęśliwie. No, a dlaczego szczęśliwie? No szczęśliwie, nigdy nie było powodu do jakichś tam walk w sądzie. Myśmy się właściwie rozwodzili... To może będzie jakiś taki... instruktaż mały dla ludzi, którzy chcą żyć później w znakomitej komitywie ze swoimi byłymi żonami. To ciekawy światopogląd w ogóle. Należy się rozwodzić w momencie, kiedy to troszeczkę jeszcze boli. Tak? A to dlaczego? Pozostaje szacunek dla drugiej strony, pozostaje coś pięknego, wspaniałe wspomnienia, których nie wolno brukać i nie wolno na to napluć, i nie wolno tego zepsuć po prostu. I zostaje przyjaźń. I zostaje wspaniała przyjaźń, tak jak rzeczywiście z moimi wszystkimi żonami, z ostatnią, z którą właśnie się, że tak powiem, rozmnażałem. Mam 2 synów. Spędzamy wszystkie święta, wszystkie uroczystości imieniny razem. Po co się pan rozwodził? To z nią po co się rozwodziłem, żeby mieć przyjaciela? Aha. No, teraz mam w niej naprawdę oddanego przyjaciela. Wiem, że na nią mogę liczyć, a w czasie małżeństwa nie wiem. No ale różnica jest taka, że z przyjacielem niechętnie chodzi się do łóżka, z tego co ja się orientuję. Tymczasem pan sam powiedział, że zaraz po sprawie rozwodowej poszedł pan z nią do łóżka z powrotem. Jest tą? Nie. A z którą? Z 3. Aha, ale to też dobrze. Znakomicie, nie, bo ona wyjechała za granicę i tam chciała rzeczywiście robić karierę. Ta 3. Trzecia. I a to się panu nie podobało? I żebyśmy wyjechali razem. Nie, ja nie miałam najmniejszej ochoty. Powiedziałam, no trudno, no nie wiem jak to załatwić. Ona mówi, po prostu musimy się rozwieść, bo jak ja tam będę, ty tu, to po co się oszukiwać później? No rzeczywiście udzielono nam rozwodu. Wyszliśmy z sali sądowej w samochód i do łóżka pojechaliśmy. Aha. No bo było wspaniale. Zaraz, czy to była ta osoba, o której pan się wypowiadał, że zupełnie sędzina bodajże nie chciała wam dać rozwodu, bo nie było żadnego powodu? Czy to była ta? Tak, bo oczywiście ja przypuszczam, że sędziowie, ci cywiliści, to dostają jakoś te sprawy. Tam oni nie wybierają. To nie jest tak chyba. Nie wiem. Mnie się tak wydaje. I akurat powtórnie moja sprawa trafiła w jej ręce.
Wszedłem na salę, witam recydywistę. No do mnie, no, już się ucieszyłem, że może to jakoś dobrze pójdzie, ale wręcz przeciwnie. No nie, tym razem się uparła i nie. Nie, ona powiedziała, że wszystko jest niby na tyle w porządku, że ja nie widzę powodu, żeby udzielić państwa rozwodu. No i jak w takim razie to się no skończyło? Ja wpadłem na pomysł szatański zupełnie, trochę nieuczciwy byłem, ale skuteczny. No, mianowicie? Powiedziałem, że nie znoszę dzieci. Aha. Że nie znoszę dzieci, nienawidzę właściwie i nie miałem dzieci, nie mam i nie będę miał. Nie? A jak będę, to zjem, tak? To tak było, tak. To mój teść tak powiedział, że dzieci jak są maleńkie, są tak rozkoszne, że człowiek by je schrupał. Później żałuje, że tego nie zrobił. To który to teść? Czwarty. Czyli pan Czesław Wołejko, tak? Tak. Aha, no bo tutaj właśnie też jest taka ciekawa historia, no bo... Córka pana Czesława Wołejki, czyli ostatnia pana żona, Jolanta Wołejko, jak już, no, że tak powiem, się pobraliście, to tutaj nastąpiły jakieś dziwne koligacje rodzinne, prawda? Tak, bo... ponieważ Czesio Wołejko ożenił się nieopatrznie z moją drugą żoną. No właśnie. Ja dokładnie nie wiem, ja jak to... Ja to wyjaśnię. Po prostu ja się powtórnie rozwiodłem z drugą żoną i zająłem się trzecią, jak sama... Nazwa wskazuje, że to już była trzecia. W międzyczasie zainteresował się nią Czesio i słusznie, bo wspaniała pani, cudowna zupełnie. Ale no nie przypuszczałem, że się pobiorą. To w momencie, kiedy ja się rozwiodłem z trzecią, zobaczyłem dziewczynę w teatrze, węgielki, czarne oczy, temperament nieprawdopodobny i się jakoś tak zainteresowałem nią. Okazało się, że to córka Czesia, który siedział obok mnie w garderobie. No i w momencie, kiedy się z nią pobrałem, że tak powiem, no zrobiłem z niego teścia. Z mojej byłej żony zrobiłem teściową. Z nich wspólnie zrobiłem dziadków. No mnie to bawiło, nie, bo naprawdę trzeba, nie, no, bo to jest trzeba przez życie iść z uśmiechem. Naprawdę, nie można wszystkiego traktować strasznie serio, bo... No, oczywiście. Nie przeżyjemy tego. Ale to niesamowita historia. No a pan Czesław Wołejko, z którym, jak rozumiem, był pan jakoś tam pewnie zaprzyjaźniony. Nie, między nami się nie zepsuły stosunki. Skądże? Dlaczego? On nie miał nic przeciwko temu. No nie ma powodu przecież. No nie, ale ciekaw jestem, czy jednak był szczęśliwy z tego, że akurat jego córka zostanie pańską żoną. No to... No miał wątpliwości, znając moją reputację, że chyba się rozwiedziemy. Aha, i nie pomylił się. Że nie pomylił się, ale no, jednak 20 lat. Znaczy pomylił się o 20 lat. Po 20. Mhm. Dopiero po rozwodzie wyzwoliliśmy nasz związek z dość dokuczliwych przy moim charakterze obciążeń, ale cała reszta pozostała. Tu jest mowa właśnie o tym ostatnim rozwodzie. Chciałem zapytać, o jakich obciążeniach pan mówi? Że jakie pan ma takie cechy charakteru, które no, tutaj są obciążeniami? No właśnie, ja po prostu staram się to robić jak najdelikatniej, żeby jak najmniej przykrości zrobić drugiej stronie. No to nie obciążenie charakteru. Tylko... No jest to może obciążenie przez dziewczyny traktowane jako obciążenie, że po prostu zdradzam. No. A zdradza pan, czy nie? Zdradza. I do tej pory tak się dzieje? Teraz też pan no zdradza? Teraz nie mam kogo zdradzać. Jest pan sam teraz? Naturalnie. I to jest dobre? Dla pana? Genialne po prostu, naprawdę. Nie mówię, kiedy wracam, nie mówię, o której wychodzę, nie, nic. Jestem absolutnie wolnym, swobodnym ptakiem. Aha. Czyli wygląda na to, że cztery małżeństwa pan musiał przejść, żeby dojść do tej prawdy, żeby tak? Dojść do tego, żeby się teraz zatrzymać na tym etapie przed małżeństwami. Mhm. No to świetnie. No rzeczywiście, pan tutaj... Wszyscy słyszeli, że jestem wolny, prawda? No. Dziękuję. No właśnie. Zresztą pan sam powiedział, że ma wrażenie, że kobiety wolą poniekąd łajdaków. I to mnie zastanowiło. Co pan naprawdę miał na myśli, mówiąc o tym łajdactwie? Czy chodziło o tę naturę takiego, no powiedzmy, samca, który trochę poluje na te... Nie, ja nie byłem ten polującym nigdy. Znaczy, oczywiście jakąś tam inicjatywę musiałem, jakąś inicjatywą się wykazywać, ale po prostu, no raczej ulegałem. To jest też metoda. Tak? No nie, wie pan, jeżeli ma się taki wdzięk... Jeżeli się gdzieś tam człowiek, że tak powiem, zakręci koło dziewczyny i ona to dostrzega, to już później należy być tylko czujnym, żeby tego nie przegapić.
W ten sposób. Będę się od pana uczył. A mogę mówić do pana mistrzu? Jeśli o tę historię chodzi. Bardzo proszę. To z łatwością pan przyjmuje. Ale no dobrze, no ale teraz odwróćmy sytuację. No pan mówi, że pan zdradzał, a nie miał pan obaw, że kobiety pana zdradzają, ewentualnie jak pan patrzy na te sprawy. Bo ja szczerze mówiąc zazdroszczę ludziom, którzy nie zazdroszczą, nie są zazdrośni. No zazdrość jest takim miłym uczuciem, ale w miarę stosowaną. Zazdrość potrafi męczyć szalenie. No, ale pan jest w ogóle zazdrosnym człowiekiem? Nie bardzo. A, no właśnie. Nie, ale po prostu w ten sposób, nie będąc zazdrosnym, wykazuje ogromną dozę zaufania do partnerki. No. I w zasadzie nie wiem, czy mnie zdradzały, ale ja sobie to wyjaśniam, że nie. A, w ten sposób. Nie, no to bardzo taki to zdrowy punkt niby, widzenia. Niby wygodny, ale to nie jest wygodnictwo. Jest to tak przemyślane, że po prostu mnie nie zdradzały. Bo nigdy, naprawdę nie. Nie, no więc to widzę, że ma pan ewidentnie opracowany już tutaj cały tak zwany background, tak? Że... To nie jest opracowane, to jakoś życie tak dyktowało. No właśnie, to ciekawa historia. No ale jeżeli już pan na przykład był przyłapany, to pan, co tak powiem, zapierał się? Bo jest metoda taka, że ktoś mówi, nie, no to nie ja, w ogóle nie mnie widziałaś i tak dalej. Czy raczej mówił pan, no tak, szczerym tekstem? No powiem panu, że tak naprawdę w sytuacji jednoznacznej nie byłem nigdy przyłapany. Nigdy. I to też w kawiarniach, w restauracjach, na spacerach, to cóż to jest? To? No. I ale mogę panu zacytować, co powiedziała właśnie na ten temat moja ostatnia żona, no, Jola właśnie. Mnie się to niezwykle podobało. Powiedziała tak, ja będę cytował. Tadzieńku, jeżeli ty kiedykolwiek umrzesz, co oczywiście jest niemożliwe, ale załóżmy, że tak, że umrzesz i ja z chłopcami przyjdę na twój grób. Jestem przekonana, że znajdę tam karteczkę. Jestem u pani Zosi na kwaterze czwartej, zaraz wracam. To, nie dziwię się, że trzyma pan z nią jakąś przyjaźń, bo widać, no kobieta nie, jest nie, niepozbawiona poczucia humoru. Ogromne poczucie humoru. Zresztą wszystkie poprzednie również miały poczucie humoru. Bo no to te 2,5 do 4,5 lat wspólnego pożycia, gdyby nie miały poczucia humoru, niemożliwe tak długo było wytrzymać. No tak. Przyszło mi teraz do głowy następujące pytanie, ponieważ pan, tutaj muszę zacytować, żeby było wiadomo, o co chodzi. Pan powiedział, że kiedy żenił się z czwartą żoną, za nimi szedł, czyli za państwem szedł 5-letni chłopiec, zacierał ręce i ku uciesze zgromadzonych gości krzyczał, moi rodzice biorą ślub. To rzeczywiście tak było? Paweł, mój pierworodny, że tak powiem, i tak krzyczał Jankowi Kobuszewskiemu. Aha. Zobacz, patrz, patrz, moi rodzice biorą ślub. No więc właśnie, nie przeczę, że powiązanie małżeńskim węzłem zawsze budziło mój niepokój, ponieważ pole działania zostało ograniczone, ale wtedy najlepsze są cudze żony. No to jest dobre. No więc, ale z takim podejściem, no to jest pytanie, czy nikt... Ja właśnie się zastanawiam do dzisiaj nad związkiem, nad małżeństwem. No. Przecież wiadomo, że każdy przymus rodzi bunt. Kontrakcje, tak. Rodzi bunt, każdy przymus. A gdzieś tam u mężczyzn, u kobiet też prawdopodobnie w podświadomości, podpisując ten jakiś cyrograf, no jest to jakiś przymus. No tak, no ale przecież nikt pod przymusem nie podpisuje ślubu. Tego. No, tak no to wydaje. Na pewno to jest prezent jakiś dla partnerki, która chce akurat. No bo pan słynął z tego, że pan nigdy sam nie oświadczał się. Jak zaproponowałeś ślub, to proszę cię bardzo, jeżeli tobie to nie przeszkadza, to mnie na razie też nie. Aha, czyli tak to wyglądało. No tak, ale czy w takiej sytuacji, jak pan na przykład tak radził, że najlepsze są cudze żony, to czy nikt nie chciał panu, nie wiem, kiedyś dokopać, gębę obić? No może nawet większe kuku chcieli mi zrobić, ale jakoś uniknąłem tego. No to w Łodzi było, kiedy szalenie zadłużyłem się w żonie właściciela restauracji, nocnego lokalu. No oczywiście on tam musiał dopilnowywać tego, to były czasy, kiedy ten pan miał, był posiadaczem broni, więc w jakich on tam strukturach pracował, nie wiem, do dzisiaj. Ale przez nią zostałem zaproszony i byłem u niej, z nią, a on pracował. Bardzo dobrze, wszystko się rozwijało. Wrócił do domu nieoczekiwanie wcześniej. Czyli klasyka. Tak. Otwiera drzwi, na szczęście jakąś robinsonadą ona wrzuciła łańcuch. No. Także on już nie mógł się stać. No ale szelma wyciągnął pistolet, włożył tak do przedpokoju i walił tam w przedpokój. Ale mnie już nie,
No tak, kilka strzałów oddał w przedpokój, pusty na szczęście, bo ja już byłem na parapecie i zeskoczyłem, uciekłem. Nie, nie, ale to jest jednak klasyka dosłownie jak z filmów, no. A takie jest życie. Okazuje się, że dużo filmów jest na podstawie życiowych spraw. Zdecydowanie tak. Ale widzi pan, musiał być podejrzliwy w stosunku do żony. Prawda? Że skoro no od razu zaczął strzelać. On by mnie zastrzelił w tym lokalu, bo ja przychodziłem do lokalu przecież. Może był podejrzliwy, ale niezbyt lotny. Nie wiedział, kto to był. No więc o to właśnie chodzi. A swoim synom też pan mówi? Pamiętajcie słowa ojca? Najlepsze są cudze żony? Nie, oni sami dojdą do tego. Naprawdę, bo ja ich tak obserwuję właściwie. No. Jak to no się mają dziewczyny, jak to się jakoś te dziewczyny zmienia? Się tak, niezbyt często, tak jak u mnie zresztą, zmieniają i ja się zastanawiam, po kim to mają. No po kim? Nie wiem. No, a oni są podobni do pana, tak fizycznie? Młodszy tak, starszy też, ale trochę mniej i do Joli. On nas podzielił, tak lub połączył. No tak, tak. Mówi pan, że jeden z synów odziedziczył raczej po panu charakter. Tylko właśnie nie wiem, który to jest, czy ten młodszy, czy starszy, tak bliższy. To już... A, myślę, że ten młodszy, bowiem starszy jest chyba dość obrzydliwym monogamistą, tak się pan kiedyś wyraził. No tak było, rzeczywiście. No w tej chwili... Tak, już tak, tak pozostało. Nie wycofuje się. Jeden ma 28, drugi ma 25. No, czyli to już są dorośli mężczyźni. No, tak, to już za chwilę się będą żenić. Nie, wieku, to chciałbym no. tyle mieć i mieć dzisiejsze doświadczenie. Mhm. Zawsze chciałem, aby towarzysząca mi dziewczyna zwracała na siebie uwagę. To są pańskie słowa i ja tak się zastanawiam, skąd się bierze to, że mężczyzna chce, żeby no, no, ta dziewczyna była... wspaniałe jest. To wspaniałe, naprawdę. Ale to nie jest męczące właśnie, że na przykład wszyscy nie, tak się gapią? Nie, skądże. Skądże. To jest, no, jak dziewczyna towarzysząca panu zwraca uwagę, a pan wie, że z nią przyszedł i że z nią wyjdzie z tego przyjęcia, to jest cudowne zupełnie. W ten sposób. Widzi pan tę gromadę głodnych, kręcących się dookoła, obserwujących, próbujących podejść i tak, no to już jest zabawa cudowna. A pan wie, że to tak pański kąsek, tak? Tak jest. Ale proszę mi powiedzieć, czy na przykład nie zdarzyło się, że powiedzmy, że tak jak pan mówi, poszedł pan na jakąś, nie wiem, imprezę, no z taką nową zdobyczą i natknął się pan na przykład na znajomych albo na rodzinę. No bo to wiadomo, czy że świat jest mały. Jej czy moją? No obojętnie, no w każdym razie, no w tym wypadku raczej, nie, raczej ale pańską. Co, nie, nie, aha, a ja będąc żonaty? Tak, tak. Nie robiłem tego. Aha. Nie. No to gdzie w takim razie? Musiał pan jakąś kawalerkę sobie wynająć, czy coś? Skąd pan wie? No nie oczywiście, wiem, ale... Tak, że tak. Nie, też dobrze kombinuje, że tak. Nie? A jeżeli już jakaś randka, to gdzieś tam obiad, czy lunch, czy kolacja, ale gdzieś trochę dalej od tych centrum spotkań. Najzabawniejsze sytuacje są, jak pan przyjeżdżał, na przykład do Baszty. Już tak rzucam sobie teraz. Wchodzę z dziewczyną i widzę tam żona tego przyjaciela, który sobie i mnie chce ułatwić sytuację i mnie nie widzi. No. Udaje, że mnie nie widzi. No więc ja też udaję, że go nie widzę i idę z nią gdzieś do następnego czy innego pomieszczenia. I... Te kobiety, które jakby tutaj pana adorowały, to musiał pan mieć do nich specyficzny stosunek, powiem. Kiedyś tak przyznał się pan, że dziwi się tym panią, gdyż bardziej przypominałem szewczyka, fryzjerczyka, niż interesującego mężczyznę. Skąd się to wzięło? Takie określenie samego siebie. A to ja tego nie wymyśliłem. To mój genialny zupełnie dyrektor szkoły i profesor Leon Schiller. On tak pana określił? Tak, robił z nami kram z piosenkami, gdzie miałem, no teraz prawie nie do pomyślenia, 16 numerów, czyli piosenek z tańcami, przebierankami, w kramie z piosenkami. Chyba jednym z bardziej udanych kramów. I on tam nam pozostawiał taką swobodę trochę, żeby się wcielać w te poszczególne postaci. Może mu się nie chciało zajmować każdym, a miał do nas jakieś tam zaufanie. I ja sobie taki wąsik tu strzeliłem, zabójczy zupełnie, wydawało mi się, że to coś genialnego. No ale tak, taki tutaj, rozumiem, nad samymi tak, wargami. Tutaj tak? Jest tak, tak, tutaj tak. Nisko tego rynsztoczka, jak to się mówi. No. Tu. On tak na mnie popatrzył i powiedział,
No cóż, panie Tadeuszu, dobre to jest, co pan sobie zrobił, ale właściwie już pan rozszerzył gamę postaci, którą może pan grać. Otóż może pan grać księcia, fryzjera albo Alfonsa. No. Ja wtedy tak wyglądałem. Ja sobie później uświadomiłem, że ja tak wyglądałem. Taki szczawik, idiota. No ładny, po prostu ładny. To jest męczące strasznie usłyszeć, że jaki on ładny. A wie pan co, nie wiem, jakoś nigdy tego nie zaznałem i mam wrażenie, że nie było. Nie, interesujący, nie wiem. Ja już spałem na twarzy, żeby mi się pogniotła. Trochę się zmieniła, no naprawdę. Spał pan na twarzy? Na twarzy. I został panu ten zwyczaj? Żeby się pogniotła, to zawsze takie wyprasowane i takie gładziutkie. Nie. To dlatego nie chciał pan, żeby charakteryzatorka tutaj pana za bardzo przytegł, tak? Otóż to, tak, to trochę męczące. Pan opowiadał, że nawet jak spotykał się pan z kolegami, powiedzmy na alkohol czy coś, to pan nigdy tak do końca się nie upijał, żeby zawsze się tak rozglądać za tym. No właśnie, nie bardzo lubili ze mną po prostu. Tak? Tak, ale właśnie wiedzieli, że to się jakoś tak inaczej kończy, bo oni szli tak do dna. No naprawdę, tak, żeby się sponiewierać strasznie i no to jeszcze ćwiateczka, jeszcze. A ja już odpuszczałem, już powiedziałem tak, zaraz, nie, to już za chwileczkę i się po prostu rozglądałem. Czyli no tak. Zawsze liczyłem, że może jakaś wspaniała dziewczyna się ukaże na horyzoncie. No to ja muszę panu zadać to pytanie, dlatego że jak już tak się potoczyła ta rozmowa, pan sam kiedyś przyznał, że kobiety w pańskim życiu to tysiące dosłownie. Moim do tej pory takim no, rekordzistą był Hugh Hefner, który jest, jak wiadomo, twórcą i szefem Playboya. I on przyznał się do spania z tysiącem kobiet. No to już i tak wychodzi niezła średnia. Czy pan jest lepszy od niego? Iglesias jest od niego lepszy. Tak? No tak, tu się przyznał do 3000. No to gdzie pan się plasuje? Między nimi czy? No jakoś tak idę łeb w łeb z tym drugim. Tak? To ciekawe. A ma pan jakiś dowód na to? Nic. To... I nigdy do tego nie przyznawałem się w sensie takim, że o ta pani, ta, czy ta. Nie. Czyli jest pan dyskretny dżentelmen taki, ja tak? Ja wolę, żeby się panie przyznawały do tego. I dopiero jak one się przyznają, no to później już kiedyś, jak ktoś mnie o to zapyta, a wiem, że ona się już do tego czy przyznała, czy powołała, czy... To mówię, że być może. To bardzo pan jest elegancki w tym zachowaniu. Natomiast... Gdybyśmy byli bardziej dyskretni, byłoby o połowę mniej wiernych żon i dziewic, to panu powiem. Postaram się zapamiętać. Zresztą panie też nie są dyskretne, same też opowiadają sobie wzajemnie o różnych swoich sukcesach. Tak, bo to ja może teraz powiem, nam się wydaje mężczyznom, podrywacz, aman, że tu wystarczy wyciągnąć rękę, gdzieś tam te dziewczyny przebierać jak w ulęgałkach. Nieprawda. Nieprawda. To one nas wybierają. To one nas zaliczają. Naprawdę. Tak jest. No tak, oczywiście, bo my przecież nie posuniemy się do gwałtów, do jakichś ekscesów niesympatycznych. Dziewczyna musi wyrazić zgodę na to, aprobować pana. To kto wtedy decyduje? Ona. No dobrze, ale tak się zastanawiam w tym momencie, czy to jest... Jakbym pana zapytał. W tej chwili, w tym momencie pańskiego życia, jest to taki główny temat, który pana nurtuje, kobiety, czy jest coś, co pana w tej chwili na przykład bardziej interesuje? No właśnie, zmęczył się pan trochę, no 3000 kobiet, no to jednak jest... A jak było 299? I jeszcze ta jedna chodzi i czeka na mnie. nie wiem, to gdzieś takie, te sumy takie troszeczkę z sufitu, ale gdzieś tak się chyba to kształtuje. Ale powiem panu, no gradację jak taką w tej chwili z perspektywy już takiego trochę niezmęczonego, ale już takiego osadzonego, to chyba na pierwszym miejscu właśnie były kobiety, na drugim zawód, a na trzecim sport, samochody i psy. No to jest pan klasycznym, można by powiedzieć, przykładem takiego angielskiego dżentelmena. Bo tak wychodzi z tej gradacji. Mam pewne braki, jeśli chodzi o tych dżentelmenów. Tak? Mniej pieniędzy, dużo. Aha, niż angielscy dżentelmen. No tak, żeby być dżentelmenem tak naprawdę, to trzeba być zasobnym człowiekiem. Aha, no ale to przelećmy w takim razie te pozostałe rzeczy. Sport, no o aktorstwie już mówiliśmy. Uprawiałem wszystko. Uprawiał pan wszystko? Wszystko uprawiałem, oczywiście poza sprintem. Rzucałem dyskiem, rzucałem oszczepem, pływałem, biegałem średnie dystanse, jeździłem na koniu, łyżwy, hokej, na wszystko.
Ale to z jakiego powodu pan to robił? Czuł pan taką wewnętrzną potrzebę? Musiałem się wyładowywać jakoś i kochałem to, naprawdę. To sprawiało mi ogromną przyjemność. Teraz mówię wszystkim młodym. Należy to robić w pewnym wieku, młodym właśnie, bo ja nie chcę nikomu niczym imponować, ale to, że ja dzisiaj jeszcze tak funkcjonuję, jak funkcjonuję, mając 73 lata, to coś znaczy. No, nie no, świetnie rzeczywiście. Odcinam te kupony, ja mam tak. świadomość tego. Ale naprawdę. Ćwiczy pan jeszcze teraz, co? Tak. I co pan ćwiczy teraz? No teraz mam taki bauchkiller tak zwany, ten, co to na różnych poziomach się kasuje brzuch, hantle i biegać już nie biegam, za psem najwyżej. Więc tak, panie Tadeuszu, ja mam dla pana prezencik. Tak mi się skojarzył, bo pan zawsze jakoś tak mi się kojarzy z osobą, która coś tutaj pod szyją ma, krawat, jakąś apaszkę, coś nie, takiego. Ja się cały czas czuję tak średnio w tym krawacie i w tej marynarce. Ale ja normalnie chodzę w swetrach, w koszulach, w jakichś takich bluzach. No, ale ponieważ ja miałem takie wrażenie, przygotowałem dla pana piękną apaszkę. I wie pan, że wykorzystam ją? To nie znakomity kolor. Znakomite, no już nie będę graficzne. Tak, no nie będę już no, tak za bardzo. Zaskoczył mnie pan, ale rzeczywiście, bo wie pan do czego? Będzie właśnie do tych moich bluz takich tu to. Tak? No powiedzmy, czyli dobrze pana ocenił. Już nie będę na lifting chodził, tylko będę apaszkę zakładał. I tak radzę trzymać. Tak jest. Tadeusz Pociński był moim gościem. Bardzo dziękuję. A tutaj opakowanie. A więcej o Kasi dowiemy się od Michała. Otóż, kiedy kilka dni temu postanowiliśmy zaprosić do nas Kasię Figurę, zadzwoniłem do niej i usłyszałem w słuchawce jej charakterystyczny, zmysłowy głos. Cześć. Miło, że dzwonisz. Dzień dobry, właśnie, bo ja dzwonię z telewizji. Z telewizji? To może poznamy się trochę bliżej. Zgadnij, kotku, co teraz mam na sobie? To wszystko nieprawda. To był żart, to prawda. To był absolutnie żart, wcale tak nie było. Znaczy, właściwie nie wiem, czy tak nie było, bo to nie ja dzwoniłem do pani Kasi, ale no skoro pani Kasia powiedziała, że to nieprawda. Teraz całkowicie poważnie. Zależy, pod jaki numer dzwoniłeś. No może ja pomyliłem, że Kasia ma kilka na ten numerów. Najbardziej popularny. Podobno wspomagam telekomunikację polską. Tak to gdzieś było napisane. No więc Kasia Figura oprócz tej słynnej infolinii jest także, raczej przede wszystkim, znakomitą aktorką filmową. Znajdą się oczywiście tacy, co z lekceważeniem powiedzą, że to aktorka charakterystyczna. Jest, drodzy państwo, takie przysłowie. Lis zna 1000 forteli. Jeż zna tylko jeden, ale za to dobry. Humphrey Bogart też rzadko grywał mazgajów z kłopotami osobowościowymi, a wielkim aktorem był. Tak samo pani Katarzyna po prostu ma swój ekranowy styl. Nie grywa byle kogo, gra zawsze jakby samą siebie. W ten sposób stworzyła w polskim kinie pewną nową wartość. Filmy z jej udziałem nazywamy sztuką figuratywną. Jeśli ktoś... Bardzo mi się to podobało. Jeśli ktoś na ekranie próbuje ten styl naśladować, mówi się, że jest figurantem. Jeśli to rola zbiorowa, mówimy konfiguracja. Ale zjawisko figuracji nie ogranicza się wcale do terminologii filmowej. Na przykład pewien typ ukształtowania terenu, taki gdzie łagodne wzniesienia, miękko przychodzą w takie malownicze doliny, określamy jako krajobraz figurzysty. Z kolei w dziedzinie mody o kobiecie odzianej jedynie w staniczek, majteczki i pończoszki mówi się, że jest ubrana do figury. Jeśli taka kobieta zadaje ci pytanie w stylu przyjdziesz tu do mnie wreszcie, kotku, to jest to figura retoryczna. To, co się dzieje potem, nazywamy zaś jazdą figurową. A więc dzisiaj naszym gościem jest osoba, która swoją niezwykłą i konsekwentną postawą dała początek tym wszystkim figurom stylistycznym. Przed państwem Kasia Figura. No, brawo. Powinniśmy bardzo teraz wykonać figurowy talk show. Właśnie. Kasiu, powiedz, kim byś chciała być, gdybyś nie została aktorką? O mój Boże. Myślałaś w ogóle, że jest taka możliwość? W ogóle nie brałam takiej możliwości pod uwagę. A kiedy pierwszy raz? Myślę, że jako dziecko pewnie wchodziły w grę inne zawody, ale chciałam być pewnie lekarzem weterynarii, tak jak mój ojciec. Najpierw, później przez jakiś czas zakonnicą, bo zadłużyłam się w księdzu. Ale to w innym celu się idzie do zakonu.
No, ale w umyśle dziecka, a raczej w sercu, w duszy, na lekcjach katechezy dzieją się różne rzeczy, także... Ale dziś już nie wracasz do tego pomysłu? Do kościoła? Nie, nie, no, żeby iść do zakonu. Nie, nie. Ofelii nie grałaś? Nie, nigdy nie zagrałam i mam to już poza sobą. A zakon, no może kiedyś za te wszystkie moje bezeceństwa, jako ladacznica, może wyląduję w zakonie. A jak cię przyjmą? Bo to trzeba się zasłużyć, wiesz? Tak? No, trzeba się zasłużyć, albo trzeba się właśnie wykazać, wyczyścić, skruchą, tak, tak, i skruszyć. I może się kiedyś skruszę tak krzyżem na posadzce kościoła. Może coś z tego będzie. No, mam nie nadzieję. Jestem pewien, czy nie dostaniesz po dzisiejszym programie paru propozycji. Myślę, że wielu sceptyków. Dobrze, a kiedy pierwszy raz pomyślałeś, że będziesz aktorką? I dlaczego? Myślę, że już bardzo dawno. To pewnie wynikało z jakiejś potrzeby, potrzeby nierzeczywistości, czy też było pewnego rodzaju uciekaniem od rzeczywistości, która mnie otaczała, która była moją rzeczywistością. I dostałaś się... Myślę, że to jest bliskie większości ludzi. Ale dostałaś się do szkoły teatralnej za pierwszym razem? Tak, o dziwo. I zdawałaś dobrze egzaminy? Zdawałam egzaminy w sposób przypadkowy, ale w jakimś sensie to znalazło uznanie szanownych profesorów Warszawskiej Szkoły Teatralnej. Myślę, że przekonała ich Oda do młodości w moim wykonaniu. I takie inne kawałki. A wiesz, ja cię pytam o to, bo tutaj wiele aktorek już było za stołem naprzeciwko mnie i one zawsze opowiadają, że miały niepowodzenia u profesorów, że były wyrzucane ze szkoły, że miały takie kłopoty, a ty widzę tak, zdałaś za pierwszym razem. Szłam jak burza. Szłaś jak burza i zaraz po szkole już zaczęłaś grać. Tak, nawet w trakcie szkoły pamiętam. A film taki nagrałaś, Mysz, to było... O, Mysz to była w ogóle w liceum jeszcze. Jeszcze w liceum? Tak. Proponuję, żebyśmy cię zobaczyli, jak wtedy wyglądałaś. Niektórzy zwykli nazywać go zabytkiem klasy zerowej, inni dwuzerowej. Ja po prostu będę mówił zabytek zerowy. Proszę państwa, muszę dodać, że niestety jest to zabytek nieudostępniony do zwiedzania od wewnątrz. Zabytek ten... jest tak makabrycznie oznakowany, że trafić tam bez przewodnika nie sposób. Kończąc, żegnam się z państwem i zapraszam w następnym terminie. Przepraszamy za zakłócenia. No fajnie. Przecież ona działa przeciwko nam.